Chalkidiki, byliśmy też w Kalabrii, w Ewi, Grecja w tym wypadku, w Rzymie. Edycji było naprawdę sporo, miała być w zeszłym roku 12, no niestety się nie odbyła. Misja naszej organizacji. Służymy właśnie temu, żeby informować ludzi, jaka jest sytuacja związana też z podróżowaniem do innych krajów, w zasadzie na cały świat, co niestety przyniesie nam ten cały świat i to wszystko, no niestety będzie się trzeba stosować do wszystkich reguł. Chętnych jest oczywiście dużo, jest to około 100 osób, 150 osób w zasadzie rok w rok, kiedy przeprowadzamy rekrutację. Nie przyjmujemy wszystkich niestety, ze względu na w zasadzie dwa podstawowe czynniki. Pierwszą jest możliwość wykonywania projektów w naszej organizacji, związanych oczywiście z podróżami. I drugą, no jednak poszukujemy pewnych wyznaczonych osób, które mają pewne wyznaczone umiejętności i zainteresowania też związane z naszą organizacją. Trzeba mieć przede wszystkim zaangażowanie i motywację w to, co robimy. Wszystko to, co robimy, jest wolontariatem, więc nie otrzymujemy z tego tytułu żadnych dodatkowych bonusów czy też jakiejś płacy. Jest to bardzo duże poświęcenie, jednak to jest poświęcenie, które daje nam możliwość w zasadzie rozpoczęcia popełniania błędów. Pamiętajmy, że jesteśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym. Gdzieś każdy z nas dąży w pewnym sensie do tego, żeby odnaleźć swoje miejsce też poza uczelnią, czyli jakieś miejsce pracy, bądź zostać jakimś liderem, bądź założyć własną firmę. I właśnie też nasza organizacja daje taką możliwość, plus do tego rozwinąć swoją pasję podróżniczą, gdzie wszyscy na naszej uczelni też taką pasję posiadają, jedni w mniejszym, drudzy w większym stopniu. Przede wszystkim doświadczenie, masę doświadczenia. Zmieniła praktycznie moje postrzeganie na świat o 180 stopni. Przychodząc na uczelnię, nie wiedziałem, jakie są możliwości, że można podróżować w zasadzie z dnia na dzień do Azji. W tym tkwi ten szkopuł, że czasami się boimy, czasami nie mamy tych funduszy, ale one mogą zostać zdobyte. Jeśli wyznaczymy sobie cel, wszystko możemy osiągnąć i właśnie tego uczy nas organizacja i to jest to, co ja wyciągnąłem dokładnie z niej. Właśnie w obrębie naszej organizacji mamy mnóstwo fantastycznych osób. Każdy z nich ma swoją historię, każdy z nich chętnie się z nią podzieli. To jest doświadczenie też dla nas w rozmowie z nimi, czy w ogóle w robieniu projektów. Poznajemy ich, może zdobywamy nowe przyjaźnie, może z nimi pojedziemy właśnie na ten drugi koniec świata, może będziemy mogli odbyć podróż dookoła całego świata. To jest nasz jeden z takich prowodyrowych projektów, jeden z dwóch w zasadzie największych. Był to pierwszy projekt takiego wyścigu autostopowego i zabiera on 1500 do 2000 osób na właśnie wyjazd autostopowy podczas weekendu majowego, tak zwanego tygodnia też majowego przez nas, do jakiegoś wybranego miejsca w obrębie Europy. Chalkidiki, byliśmy też w Kalabrii, w Ewi, Grecja w tym wypadku, w Rzymie. To naprawdę, edycji było naprawdę sporo, miała być w zeszłym roku 12, no niestety się nie odbyła, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby móc jakkolwiek troszeczkę odbić sobie to, co nie mogło się wydarzyć. No będzie to niestety, powiem, rekrutacja niestacjonarna, rekrutacja online. Będą to pierwsze formularze aplikacyjne. Będzie to się odbywało tak jak zazwyczaj, czyli wypełniamy formularz, my go oceniamy i tym samym dzwonimy później do wybranych osób. Następny etap jest to rozmowa kwalifikacyjna. Tutaj zadajemy konkretne pytania w oparciu o wyznaczony ten konkretny profil kandydata. No i myślę, że ostatnią prawdopodobnie jeszcze do rozważenia kwestią będą tak zwane case'y. Dajemy tutaj w grupie osobom właśnie, które nas aplikują, możliwość rozwiązania tych case'ów. Obserwujemy, w jaki sposób będą oni pracowali. Zobaczymy jeszcze, jak się to będzie odbywało w środowisku online, ale liczymy, że będzie możliwość przeprowadzenia też tego.